dawno z tego samego miejsca. Żegnałem się wracając z Bieszczad do Koszyncina. Z tego samego miejsca, czyli sprzed domku, a teraz jestem w domku. Znowu jestem w Bieszczadach. Mi się wydaje, że minęła tylko chwila, że pojechałem do domu tylko jakieś tam ciuchy zmienić, suche buty i znowu wracam w Bieszczady. Także znowu jestem pod Baligrodem. Za chwilę spotykam się z Tomkiem Krukiem, którego już znacie z poprzedniego odcinka, gdy pokazywaliśmy łowiska Baligrodu. Tym razem spróbujemy zapolować w ramach odstrzału redukcyjnego na bobra. Chcemy też pokazać, jeżeli się to uda, to chcemy pokazać też to wszystko, co z bobra można uzyskać, czyli i futro, i mięso, i strój bobrowy, po prostu całość, żeby pokazać, w jaki sposób bobra można wykorzystać i też, jeżeli tak mówię, jeżeli to się uda, bo to jest tylko polowanie, to pokażemy też sposoby, jak można tego bobra strzelić. Oczywiście też wrócę do tego tematu słynnego jarząbków, za którymi żeśmy się ostatnio uganiali, no nie udało się ani jednego zobaczyć, już nie mówię o strzeleniu. Teraz będziemy próbować kolejny raz, chociaż to już nie jest sezon jakby na wabienie, ale spróbujemy. No i oczywiście jelenie, dziki, no zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Ale mnie w tej chwili właśnie najbardziej interesuje sprawa bobra. Bo pomimo tego, że jest to odstrzał redukcyjny, ale cały czas jest to polowanie, ponieważ no, obowiązują wszystkie zasady takie jak na normalnym polowaniu. Bezpieczeństwa, strzału, to wszystko jest tak jak na normalnym polowaniu, więc dla mnie to jest polowanie. Więc spróbujemy na tego bobra zapolować. Oczywiście Tomek ma te specjalne zezwolenie na ten odstrzał redukcyjny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tym razem, poprzednio byłem tutaj w Bieszczadach dosłownie 4 dni. Teraz planuję być trochę dłużej. Potem stąd, spod Baligrodu, pojadę do Soliny, pojadę chyba do Zagórza, no gdzieś jeszcze inne miejsca, dokładnie nie wiem. Bo to jest taka fajna rzecz, że to tak na polowaniu dosłownie, że wyjeżdżając z domu mam oczywiście umówione spotkania, ale tak do końca nigdy nie wiem, co mnie spotka. To jest taka niespodzianka, ale w tym wszystkim to jest naprawdę ciekawe, że się wsiada w samochód, te 400 km się przejeżdża i tu dopiero na miejscu się okazuje, że co robimy, idziemy tu, wychodzimy tam. Takie plany czasami, pogoda nam to wszystko krzyżuje. Teraz pogoda jest w miarę stabilna, chociaż jest wiatr, tak się chmurzy, ale tak w górach. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Oczywiście to, co tak zawsze powtarzam, to, co nagramy, pokażemy. I myślę, że zdjęcia będą ciekawe, że będą to jakieś kolejne niespodzianki. Postaram się może też pokazać Bieszczady jakby z innej strony, takie Bieszczady, których nie znacie, ale to wszystko się dopiero okaże. Jestem tutaj, dopiero przyjechałem, także będziemy działać. Czekam na Tomka, po południu wychodzimy pierwszy raz zapolować właśnie na bobry. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nigdy nie byłem na takim polowaniu, także nigdy nie próbowałem mięsa bobrowego. Zobaczymy, co obóz zdarzy. Do zobaczenia w następnych odcinkach naszego magazynu i serdecznie, na który serdecznie zapraszam. Magazynu Spotkałem Myśliwych. Pozdrowienia z Bieszczad. Oprócz sztucera można strzelać również z broni gładkolufowej, ale nie polecam, bo jednak ten strzał jest pewniejszy z broni kulowej. I bóbr, jak jest dobrze oddany strzał precyzyjnie, to po prostu no, praktycznie kaliber taki normalny jak kaliber, no, tak. Najlepiej by było te małe kalibry 222, prawda, albo no to już nie ma znaczenia, ważne jest, żeby broń była dobrze przestrzelana. Jeszcze jednym elementem, bo strzelamy na żeremi dosyć szerokiej, na rozlewisku zrobionym przez bobrów. I tutaj no, bóbr i szansa strzelenia bobra, pozyskania, jakby powiedzieć, no, z gruntu jak wyjdzie, no to jest znikoma, bo wejdzie nam tu z krzaczki, go praktycznie nie będzie widać, tak? No i jedyna możliwość tak naprawdę to strzelenia bobra na wodzie płynącego. Jest potrzebna wędka z kotwicą, żeby sobie jakoś poradzić ściągnięcie tej tuszy, tego bobra. No i cóż, zamieniamy się po prostu w słuch, siedzimy spokojnie. Czekamy. Czekamy, bo bóbr najważniejszy jest spokój.
cierpliwość, jak na każdym. Powiedz jeszcze, Tomek, to nie ma znaczenia płeć, nie? Nie jesteśmy w stanie rozróżnić. Nie ma takiej możliwości płci u bobrów. No jedynie tylko można stwierdzić, że jest większy lub mniejszy. Czy to młody, czy stary. No teoretycznie te samce próbowają wcześniej, żeby sprawdzić terytorium i jeszcze dodatkowo oznaczyć sobie to terytorium tego żeremia. No ale to jest teoretycznie. W praktyce jest to, jest różnie. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Czy tak świeżych śladów żerowania nie widać w zasadzie? Nie widać, ale tam są. Bo tutaj już wszystko wycięły. Aha. Zabrały się tam już bardziej w głąb lasu jakby idą. W głąb lasu, tak. Tam mają wyżej drugą tamę zrobioną. Aha. Ściągają. Tutaj. Tak, ale jak najedziesz kamerą, to zobaczysz tutaj, bo błoto jest świeże naniesione przez dobre na tamę. Bo tu jest tama właśnie, pod nosem. Tu jest tama pod nosem, widzisz, o i zobacz. Aha, jak najedziesz, to widzisz to błoto takie. Tak. To możesz zbliżyć i sobie zobaczyć, że na niektórych jeszcze to łapki widać. Te przednie, nie? Jak upychają tam, uszczelniają tam. Także tu na pewno bobry są. Tylko no, czy nam się uda to zrobić, no to już Hubert nam zobaczymy. Pokaże. To jest szeremie. Był bóbr, ja go nawet nie zdążyłem zauważyć. Gdzieś tam wypłynął. I co, był bóbr? Był, podchodzimy. A ja nawet go nie zdążyłem tak zauważyć, tylko takie kręgi na wodzie. No nie miałem, była ostatnia szansa, żeby go pozyskać, wiesz, oddać strzał. Nie wiem, czy nie udało ci się go tak dobrze sfilmować. Znaczy ja go wcześniej nie widziałem w ogóle, nie? Ale to takie są warunki, no. Trudno wymagać, żeby wiesz, wszystko sfilmować, nie? No ale ile godzin żeśmy czekali, nie? Trochę, żeby się rozjaśniło. Ale ty go widzisz? Ja go teraz nie widzę, zaraz zobaczymy. To idziemy zobaczyć. Jest. Leży chyba tu, nie? Trochę pracy włożyliśmy w to. No jest bóbr. Niewielki chyba. No młody. No popatrz, a tu świeże ślady jak tamy lepiły w nocy, nie? Tak. Czy nie trzeba wędki używać? Nie trzeba. Udało nam się przy brzegu, przy samej tamy. No ale wędkę trzeba mieć, bo to różnie jest, jak tak strzelisz, a jeszcze tak niedobrze, że będzie wiosłami narabiał, to może sam odpłynąć, nie? W kierunku żeremia. Zobacz, a tam jest żeremie. Tak, przed nami. O. No ale ja w ogóle nie widziałem, że on płynął. No ja, słuchaj, w ostatniej chwili go zauważyłem. Jak ty wiesz, mówiłeś, zwracaj uwagę na bańki powietrza, tak, nie? Bańki, no powietrza, tak jedna po drugiej. To szansa, że wtedy wypłynie, bo to jest ślad, że bób pod wodą płynie. Może jak sobie... Nawet strugi nie zostawi. Lustro wody będzie spokojne, tylko te bulki takie
Wiesz, mnie się wydawało, że będzie taka, wiesz, fala, jak on płynie, nie? To no nieprawda jakby wcale, płynął, nie? Wiesz, jakby płynął na wierzchu, nie? Jakby był część bobra byłoby na wierzchu, to by zrobił taki trójkąt fajny, nie? Ale on pod wodą płynął. No dobrze. Zobaczmy. No. Wyciągamy bobra. Nie trzeba usuwać, proszę ciebie, wędki, to już jest dobrze. No widzisz, troszkę jakby dołowane, ale no nie jest źle. Nie jest zły bóbr. Młodziutki. Kielnia. Kielnia. To ogon u bobra albo... Tak. Albo... Plusk. Plusk, dokładnie. Tu mamy wiosła. Cztery palce. Jak u nas. Pięciu, mówię, cztery. Tu pierwszy, te pierwsze. No ale z przodu nie ma błony, nie? Nie, z przodu nie ma, bo to są chwytne. To one są pomagają te, mu do tak pracy, jest, nie? No. No, a te są wiosła, te nie się nazywają wiosła, bo mają te, no, błonę płachą, prawda? Słuchaj, rozmawialiśmy o płci, nie? No nie idzie tak rozpoznać. Nie ma szans. Zobacz, jak fajnie. Nie ma takiej jak możliwości. Plusk jak u ryby, nie? Dokładnie, pokryty łuską. W średniowieczu zajadano się bobrem, bo robiłeś to ryba. No pluski mam, ale nie robiłem. Nie przyrządzałeś jeszcze. Nie skusiłem się po prostu na przyrządzenie, mam tam schowane. I strzelony też z kuli? Też z kuli. Ja z kuli poluję na bobry, bo to jednak jest twardy zwierz, no twardy. Naprawdę w literaturze piszą, że no, ze śrutu to trzeba naprawdę bardzo z bliska i no są różne szkoły, no. Ja ze śrutu nawet nie próbowałem polować ze śrutu. Zacząłem polować z kuli i tak jak tu w naszych warunkach tutaj górskich, no to wszędzie widzimy, wszędzie jest duża roślinność. Pól uprawnych takich nie ma, żeby ten bóbr gdzieś wyszedł sobie na buraki czy kukurydzę czy coś innego pojadł. No ale widzisz, ja tak jestem trochę z tobą na tych bobrach, ale to nie jest łatwe polowanie. No nie, jest trudne, cierpliwości trzeba, naprawdę trzeba cierpliwości. No. Bóbr może nie widzi, bo nie może, tylko no masła akurat wzrok jest jego nie najlepszą stroną. Natomiast no węch i tam słuch, no to słyszy, prawda? I ogólnie tąpnięcia, czy chodzenie przy brzegu, czy poruszanie się takie zagłośne, to ziemia przenosi do wody, a woda już rezonansuje dalej i to zaraz wyczuwają, że coś jest nie tak. No ale tak mówiłeś, to jest młody osobnik. Młody, no to on na wiosnę pewnie by był wypędzony z tej żeremi na swoje, bo rodzice by go wypędzili. No ten odstrzał, znaczy no redukcja tego bobra, no to jest nasz obowiązek. Nie tylko przyjemność polowania, tylko obowiązek ze względu na jak wszystko, nie? No szkody, nie? Sukces ma dwie strony. Ma sukces to, że bobra mamy, udało go się dzięki myśliwym przyrodnikom, leśnikom udało się go po prostu przywrócić naturze. Do natury. W takiej ilości, jakiej teraz mamy, no ale jest jego za dużo. No. Także to nie jest polowanie jako de facto, bo to nie jest zwierzę łowne, ale to jest odstrzał redukcyjny. Wszystko jak najbardziej legalne i sobie, bo staramy się też o tym opowiedzieć, że to nie jest po prostu strzał dla strzału, bo to zwierzę jest wykorzystane, bo jest wykorzystane mięso, jest wykorzystane futro, wszystko. Strój bobrowy, o którym opowiemy, tym bardziej tak już wtedy mówiłem w poprzednim odcinku z Tomkiem, że Tomek, umiesz z tego mięsa coś zrobić, nie? Nawet konserwy. Jakiś tam czy pieczeń, czy gulasz, no z bobra. No szkoda to po prostu zmarnować, jak już jest to zwierzę, to trzeba go zagospodarować. A powiedz jeszcze o takich ciekawostkach co do samego polowania, na przykład jak można zwabić bobra? No, proszę, to było to świeże napchane przez bobry, nawet tam widać te łapki przednie.
odbite troszeczkę. Tutaj mamy kolejne. Też świeżutkie, błoto napchane z roślinnością. One uszczelniają tą tamę sobie. Przy okazji, a równocześnie znaczą swoje terytorium. Jak przyjdzie kolejny bóbr szukający miejsca dla siebie, no to już wie, że tutaj no niestety no, będzie musiał albo walczyć, albo musi zrezygnować z tego. No, ale powiedz, w jaki sposób ty to wykorzystujesz? No, biorę sobie do wiaderka i jadę, tak jak mówiłem, na drugie żeremie i w takim miejscu przy brzegu wysypuję to wiaderko tak do wody, chlup, chlup. No i ten zapach jest już inny. No i trochę prowokuje te bobry, które zamieszkują tą żerebię, żeby sprawić, co to się dzieje, nie? No, w ten sposób. No bo ten, tak ty mówisz, w tym błocie zostaje ten zapach, nie? I zapach to też je drażni. Tak, drażni. Przyszedł, jest jakiś obca To są osoba, zwierzęta tak? terytorialne, nie? jest tak, dokładnie, bardzo terytorialne. To dochodzi niekiedy do walk takich poważnych. Nie? A tama niczego sobie. No, piękna tama. Nasze bobry, takie europejskie, no to jak już muszą, to budują tamę, nie? Tak jak tutaj. Natomiast gdy tam jest jakiś duży zbiornik wodny czy rzeki, to wzdłuż rzek budują nory. Ale zobacz, jak woda fajnie przesiąka, nie? To nie jest tak do końca szczelne, bo nie może być. No nie może. Ale tu z perspektywy tamy... Nie, jest ładna tama, ładny zbiornik. Żeremie też potężne. Napracowały się tu. Tam zresztą w górze jest jeszcze kilka, to nie jest tylko ta jedna. Aha. One mają dwie, trzy tam do góry. Tak na zasadzie kaskady? Na zasadzie kaskady, tak. One w ten sposób, jak już wytną, tu widzisz, że wycięły praktycznie wszystko, no i nie ma za bardzo co już tutaj jeść, no to sobie blokują wyżej i spławiają na dół, nie ściągają sobie do żeremy. Mhm. No i faktycznie, tama jest... Tak z góry nie wygląda taka duża, nie? Ale tak, tu jest całkiem... Tak, podejdziesz, no to prawie no, 70-80 cm. To już jest solidna tama. I te błocko. No ale też na przykład jeszcze prowokujesz tak, je może uderzając tak, o wodę też, nie? No, o wodę, to rzucę tam jakiś kij, rzucę chlapnę tam coś, żeby widziały, że coś się dzieje na tej wodzie, nie? A słuchaj, co do samego odstrzału redukcyjnego, nie ma określonej płci w odstrzale. Nie ma takiej możliwości. No właśnie, tak mówiliśmy, nie? Że nie jesteś w stanie, to nie. Jest po prostu odstrzał bobra. Tyle. I sam, i słuchaj, okres trwa od kiedy? Od 1 września do 15 marca. Potem jest już okres ochronny, bo styczeń, luty okres godowy, a za 106 dni, czy tam 100 dni od lutego, nowe pokolenie. Czyli luty już są nowe pokolenie, czyli na przełomie maja gdzieś tam już są młode, prawda? No to dasz bur, panie Tomku. Bo to cały czas mówimy dasz bur, bo to jest polowanie. No, jest to odstrzał. Jest to polowanie, ale zgodnie z przepisami jest tak. To odstrzał. No ale nie okłamujmy się, że to jest polowanie. No bo jak to nazwać, nie? Formalnie odstrzał redukcyjny. Zgodnie z przepisami, ale wymogi są spełniane bezpieczeństwa i postępowania zgodnie z zasadami polowania. Nie wolno polować z noktowizją, termowizją. Tak. Dziękuję, Daszbur. Daszbur. I do pracy. Powiedz tak jeszcze wagowo, na ile go oceniasz? Ja wiem, 10 kg, 15. Mhm. Gdzieś tak, a może troszkę więcej. Byliśmy z Tomkiem na polowaniu. Na bobra udało się strzelić jednego w ramach odstrzału redukcyjnego. Dokładnie. No i teraz trzeba go ubielić. Tomek pokaże. Popracować trochę. Popracować właśnie, jak to wszystko wygląda, żeby fajnie mięso wykorzystać. Trzeba powiesić. No ściągam workowo, bo mi najwygodniej, tak? Czyli tak jak z królika się kiedyś ściągało całą skórkę. Aha, i tu wiążesz za plusk. No, pętelkę i... Czyli co, tak wygląda tusza już, tak? Tak, tuszka do wystudzenia.
potem, znaczy zostawiamy ją tak, przechowujemy w takiej postaci, bo trzeba badać na włośnie. Jest obowiązek w Polsce badania na włośnie. A próbki bierzemy, mówiłeś, takie jak do dzika, tak? Tak, jak do dzika. Z przepony, wyciąłem tu przeponę. Nie ma przepony, tak. No tu kawałeczek. Z policzka jest. Trochę, nie? Z łapy. Z policzka, no z przedniej łapy. No i tyle wystarczy, no to taka ilość. I dopiero musimy, po badaniu... Dopiero po badaniu można taką tuszkę podzielić i ją przyrządzić, czy sobie już tam zamrozić na przyszłość, nie? A ty już wypraktykowałeś, najlepsze mięso jakie? No to tutaj, tylnie wiosła. Czyli ta szyneczka cała, to można zapiekać w całości, oddzielić tutaj tak. Zapiekać w całości, albo zrobić z tego gulasz, albo całą przeznaczyć na... Ale mielonkę też robisz, nie? No to jak jest taka mała, no to tak jakby łódko z kurczaka, nie? No tak właśnie wygląda, większy królik, większy tak, królik. Większy królik, nie. No ale tak jak mówiłem, mięso stosunkowo jasne, tylko tak... Znaczy, no tak wygląda, bo jest, mówię ci, jest w błonie tej tłuszczu trochę jest, on się ściął ten tłuszcz i ci się wydaje... Dosłownie jak warchlak, jak młody dzik też, no. Też podobny. No tutaj ta anatomia tego bobra, no to tutaj szeroki, płaski, nie? O. Klatka tu, piersiowa, tu szeroka i płaska, widać, nie? Tak, nie? A pokazujemy to nie po to, żeby pokazywać sceny ociekające krwią, tylko żeby naprawdę, no, że bóbr jest wykorzystany i co możemy wykorzystać, tak, nie? Tak. Jak postępować z tuszką, co można z tym zrobić, bo wielu myśliwych pierwszy raz no to widzi. Tak jak mówiłem, no niektórzy jakąś mają taką, no może, bo to gryzoń, nie? Kiedyś nutrie przecież były w Polsce hodowane. Praktycznie w wielu domach hodowałem. Wykorzystywane też, no to też gryzoń, piżmak, polujemy na piżmaki, to też gryzoń, no bóbr jest największym gryzoniem, także no... Ale mięso można bez problemu wykorzystać. Mięso jest po prostu, ja nie widzę tam różnicy, ważne jest jakiś tam... No ale w smaku co, co no przypomina? To jest bardziej no, słodkie mięso, nie wymagające tam... I taki no, ogórka kiszonego, czy jakiś takich. Czyli ma taki słodkawy posmak. Słodkawy posmak, tak. No. Natomiast no, ważne jest to, co mówiłem z tym strojem bobrowym i tymi workami łojowymi i strojowymi. No bo to jak się rozłoży na tuszy, no to faktycznie potem ktoś może powiedzieć, że to się nie nadaje do zjedzenia. No i też ważne jest, żeby nie przetrzymywać jak się pozyska, żeby jak najszybciej go... wypatroszyć, oskurować, otrzewić. To się może zaparzyć, nie? Tak, tak, ale no, żeby jak najszybciej to zrobić, no, w miarę możliwości. No nie przetrzymywać tam tak jak zająca, żeby skruszał z tydzień czasu. No. Tak, jeszcze raz dasz bór. I chciałbym, żebyś powiedział, ponieważ tak zapowiadałem, że taką ideą naszą było Tomka też, żeby pokazać nie tylko sam strzał do bobra, czyli samo upolowanie, ale też opowiedzieć o całej tej otoczce, czyli nawet do tego stopnia, jak z bobra można zwabić, czyli no, mówiąc obrazowo, no faktycznie zwabić, w jaki sposób są takie sposoby, co można z bobra uzyskać, czyli o futrze, o stroju bobrowym, o mięsie, ale to już wszystko opowie Tomek i Tomek, zacznijmy od tego, na podstawie czego polujemy na bobra w zasadzie. Łowczy danego koła łowieckiego czy obwodu wydaje zezwolenie na dokonania odstrzału. Ten dokument się praktycznie nie różni niczym od klasycznego zezwolenia na polowanie, tylko jest tu przy numeracji. Ja to pokażę, tak, przy numeracji jest tam literka B. B. No i prawda, tutaj jest ilość bobrów, z tyłu się wypisuje sukcesy, tabelki. Tak, bo strzale normalnie, data pozyskania, bo tak mówimy już pozyskania. Bo no tak i pisze. Tu jest ta różnica, że no, ten bóbr nie idzie do obrotu takiego, tak jak normalnie jelenie czy tam dziki, tylko jest własnością, no, tego myśliwego po ubiciu. Już ten myśliwy
po strzeleniu tego bobra zagospodarowuje sobie tą tuczkę. W własnym zakresie. W własnym zakresie. No ale generalnie ten ostrzał redukcyjny to jest za zezwoleniem agencji. Nie, to jest dyrektora regionalnego ochrony środowiska. Danego dyrektora, tak. No więc to polowanie widzieliście, udało się tego bobra upolować. Ale teraz jeszcze to, co wracamy do tego. Tomek, powiedz, może zacznijmy, bo mówiliśmy trochę o tym już przy samym tam tym momencie polowania, ale o tych takich sposobach właśnie, że można i te błoto zastosować, nie? Że... No, takie świeże błoto napchane tam w te miejsca takie, co uszczelniają tamę lub żeremie sobie uszczelniają. Ale przeniesione z innego żeremia. Tak, znaczy, z innego żeremia. No to podjeżdżasz, czy tam podchodzisz sobie, zabierasz to błoto, to świeże, takie to jeszcze pełno tego zapachu jest. No i można w ten sposób jakby zainicjować to polowanie, że ten bóbr nam się szybciej pokaże, bo poczuje ten zapach i zacznie się interesować, że co to za osobnik się tu pojawił obcy na jego terytorium. To można jeszcze stosować ten strój bobrowy, taki świeży, wycisnąć troszeczkę. A też tego. I na patyka jakąś tam gałązkę, taką większą. Gdzieś tam pomazać. No i tą gałązką i rzucić na wodę, to ona będzie tak wabiła, że ona sobie będzie tam gdzieś pływać, nie? Na wodzie i będzie to ten zapach tego obcego bobra roznosić. Wabiący patyczek. Tak. No są polowania jeszcze z psami, że można polować z psami, takimi jak norowce, teriery, fox teriery, które tam tą żeremię szczekają, robią dużo hałasu, głoszą. Prawda? Ale denerwują te bobry. Są w stanie wypaść tego bobra. No są w stanie, są, bo w końcu nie wytrzyma ten zwierz. Czekają, szczekają i w końcu wypłynie, prawda? Wypływa, no i wtedy taki myśliwy dokonuje ostrzału. Może myśmy polowali metodą na zasiadkę, no czyli odchodzimy, siadamy przy żeremi, no i czekamy na ten bobra. A trochę to trwa. Trwa, no i przy takich gdzieś w miejscach, gdzie są rowy melioracyjne, jakieś zastawki wodne zrobione przez człowieka, gdzie tam kanały, gdzie te bobry wędrują sobie, wąskie, nie szerokie oczywiście, bo wtedy jest gorzej z podniesieniem sztuki, no to można polować z podchodu, idąc z groblą sobie spacerować. Nie tak u mnie w łowisku wyszedł z tym, że ja tylko szedłem z kamerą, nie? No, ale mi na takim kanałem, właśnie nie kanałem, bo to jest rzeka, to jest Lizwarta, ale u nas Lizwarta to jest rzeka 100 km, ale w naszym miejscu to jest dosłownie metr. I tak sobie idę, bo nawet ja to na filmie pokazywałem którymś, jest taka nie grobla, tylko przepust jest, wiesz? I tak sobie tak idę, mówię, kurczę, żeby mi tu bóg wyszedł, nie? Tak sobie. I w momencie z prawej strony mi z takiej nory bóbr wyszedł, wiesz? I go tak filmowałem, płynął pode mną i się udało, nie? Czyli w ciągu dnia też go można strzelić, nie? Tym, że u nas się nie poluje, w ten sposób nie strzela się, ale tu tak się udało. No strzela się, jest ten ostrzał redukcyjny, no nie wszędzie, no. Tu na Podkarpaciu widocznie tych szkód jest aż tak dużo, że jednak jest to wymagane. Żeby... Szczególnie na groblach, nie? Na rzekach, gdzieś tam, gdzie są wały przeciwpowodziowe, nie? Dokładnie, ale i pola są zalewane, i budynki, bo ten bóbr, no szuka sobie miejsca, ale już nie ma gdzie go przesiedlać, nie ma gdzie go... Bo ty sobie wspominałeś, że bóbr stwarza też nowy biotop, nie? Tak, ale dokładnie. Jednocześnie wierzą, to też szkody, bo o tym też trzeba, mówimy o tym, nie? Łąki są zalewane, w ogóle zmienia się środowisko całkowicie, raz to jest na korzyść, raz nie. No tak jak tu w górach u nas, tych wyższych, tych Bieszczadach, no to tam takaż może jest właśnie gatunkiem pożądanym, no ale też, no, co roku wychodzą młode, nowe co pokolenia. Roku nowe pokolenie i one muszą gdzieś pójść i schodzą w dół i tam robią szkody. Jak tutaj odszczelimy trochę, zredukujemy tego bobra, no to one już robimy miejsce dla nowych, nie? Tylko wiesz co, taki program też robimy po to, że to trzeba uświadomić, że to nie jest widzimisię myśliwego, że od sobie pójdę w polowę bobra, tylko ktoś ma nad tym pieczę, powinien mieć nad tym pieczę. Tak, to jest ta gospodarka. No jaka może być pojemność, ile może tych bobrów żyć, nie, na tym terenie, co robią, jakie szkody, bo ty widzisz tylko wąski wycinek, tak, nie? Ale ktoś widzi całość. W pewnym momencie ochrona, taka ochrona bierna, że chronimy tylko dany gatunek, chronimy go, chronimy, chronimy. Nie pozyskujemy, nie robimy nic.
zwiększa się jego populacja i niestety potem już trzeba już to samo z wilkiem, czynność, nie, to jest wilkiem i podejść do tematu. Dobra, słuchaj, powiedzmy teraz o tym takim, o tym wykorzystaniu bobra, nie? No już upolowaliśmy go. No to tak jak tam pokazywaliśmy na filmiku. No to trzeba oskurować, obrobić tą tuszkę. No i mięso, no to już mamy mięso, prawda? No ale teraz z tej tuszki. No i teraz jest następne sup futro. Ten to już bobra. Ile ten mógł ważyć, powiedz mi tak? No nie, to bo ten był solidny bobr. No, tak ja tak stanę, znaczy żeby pokazać, że to już jest kawał bobra. Nie? Jest kawał bobra. No. Za 30 mógł ważyć. No mógł, tak. I tu jest, ty masz z kielnią razem to zdjęte. No tak, bo pierw robiłem to z kielnią. Bawiłem tam się. Masz kolejny, pokaż jeszcze na bawiłem się, nie? Mhm. A potem już no, te kielnie tak strzelisz jednego, dwa, no to potem i tak ta kielnie kuśniesz odetnie. No ale zobaczcie, jak to może nie widać, ale jest w dotyku, jest no. Taki... To, ja wstanę, zrobię zbliżenie trochę takie, wiesz? Bo to no tak... ta suknia jest. Wiecie, ja tak przejść przed kamerą. No świetna tu jest. Czekaj, ja zrobię zbliżenie. No. O, teraz widać te... Tak, widać jak to się mieni. Mieni, przepięknie, nie? Przepięknie, no. No i no szkoda, moim zdaniem to jest skóra, to jest najbardziej ekologiczne ubranie na świecie. Bo jest, nie ma wytrzymalszego materiału. No i ciepło, nie? Ciepło, ten włos jednak tego bobra chroni. On ma tu dwa rodzaje włosa, taki dłuższy, no i taki puchowy włos niżej, to przy samej skórze, no to jego tak nie wiem czy widać. Mm-hmm. Ale... To są dwie warstwy. Tak, dwie warstwy są. Jeden włos jest ten dłuższy taki, no przy futrach już to jest ten włos wyższy, jest no po prostu strzyżony, nie? Żeby to futro miało wygląd. No, pokazaliśmy skóry, a teraz kolejne rzeczy. Kolejna rzecz to z tłuszczu bobrowego, podobnie jak z borsuczego, można go sobie wytopić. No i to jest no, takie lekarstwo też, jak, podobnie jak borsuk, na jakieś tam problemy z płucami. Czyli do smarowania generalnie, no, tak? No tak mówię, no większość... A masz to otwarte? No jest, możesz to zobaczyć. Ja no, sobie, czy jaki to jest zapach tego? Czy to jest normalny tłuszcz? Praktycznie no tłuszcz. No. I tu jest taka ciekawostka, że on był w zamrażarce był i on się po prostu, zobacz, on już się robi płynny. W temperaturze pokoju. Po wyjęciu zamrażarki. No zobacz ile to jest. No. Momentalnie się... Ale nie ma takiego intensywnego zapachu. No już nie. Tłuszcz już nie. No i momentalnie się rozpuszcza. Dla takiego porównania mam tu słoiczek z borsuka, nie? W tym sam czasie wyciągnięty, nie? Mhm. Zobacz ten. No jest, ale już się tak, już wolniej się rozpuszcza. Ten w ogóle nie ma zapachu. No. To jest praktycznie bez, dla mnie to jest bez zapachu. No. Ma jakiś tam taki odcień czegoś, ale no i to też na płuca, nie? To też na płuca i do picia. No. Ale jak już powiem tak, zauważyłem, że znowu ludzie do tego wracają. Wracają. Był taki czas, że to wszyscy, to jakiś przesąd, bzdury, nie? No niektórzy, no powiem tak, są tacy znajomi, co już tak stale ode mnie odbierają tak tak te... Trudno to nawet określić, ale no jest zapach tłuszczu, wyraźny zapach tłuszczu, ale nie przeraźliwy, nie? No. Także to nie jest to, że to jest czymś, co tam zalatuje mocno. No a jeszcze kolejna rzecz to jest strój bobrowy. To trzeba zrobić zbliżenie do kamery, bo to nie będzie widać. Zaraz zrobimy zbliżenia wszystkiego. I to jest strój bobrowy zalany z, no, alkoholem. O procentach, no tak od 60 do 70% jest najlepiej zalać. Taki lekki spirytusik już. Tak. I pozostawić tam na miesiąc. Ten to już ma 3 lata. No a teraz powiedz, nalewka, co to jest? No to jest niby do picia tam kropelkę. Powinno się stosować do picia też. Jak to mówią, po bobrze jest dobrze. Wzmaga libido niby mężczyzn i tak dalej.
No, zrobiłem, bo wyczytałem to w książkach i tak zrobiłem. Tak, ale smak gorzkawy taki jak do... Osobiście powiem tak, nie próbowałem tego nigdy. Ale masz. Ale mam. Może jak będzie potrzeba, to będę musiał próbować. Na razie nie próbuję. Pip. To na razie nie tak żartujemy, no ale słuchaj, no. Ja ci mówię, że naprawdę, bo tak wiesz, ja z wieloma ludźmi się rozmawia i naprawdę coraz częściej słyszę to, właśnie o tym, no, no. Bobra rzadko, nie? Ale o tłuszczu... Tak, tu, jest, tu są właśnie te, co pokazywaliśmy wczoraj, ten strój bobrowy, te worki stroju bobrowego, no to przy dużym takim, no już dorosłym, tam 10-letnim czy 15-letnim osobniku, no to już jest ten wysuszony, nie? Strój bobrowy. Z tym, że nie jest to żaden przeraźliwy zapach, to jest taki... No bo on jest zamknięty jeszcze. Ja wiem, ale to jest, wiesz, dla mnie to tak jakby stare meble. No, wiesz, coś taki zapach, no. Jak masz tam, jest stara szafa... No ja to, to jest suszę po prostu nad piecem. Też tylko jedną rzecz taką zrobiłem, tak samo jak tylko jedne swoje zalałem, taką ciekawostkę. No, to po wysuszeniu ten strój bobrowy w środku, to tam maś taka zielona, robi się taki proszek. Mhm. No i to też podobnie się do herbaty, czy tam do czegoś dodaje tam tego proszku i ma po prostu leczyć, czy tam jakoś wpływać na organizm, że jest bardziej aktywny. Ja ci nic nie pomoże, to jest strój bobrowy. No ja nie wiem, w każdym razie jest takie przysłowie, że po bobrze jest dobrze. No to... Cokolwiek to znaczy. Cokolwiek to znaczy. Czyli tak, słuchaj, tym do herbaty, to tym do herbaty, tamtym się nasmarować, a tak. tamto wypić. W każdym razie, no tak, w Rosji i w Kanadzie wypuszczono po prostu wódkę bobrową. W Rosji to się nazywa siła bobrowa, w Kanadzie po angielsku to nie wiem. No ale wyraźnie zapach taki dla mnie, jakieś takie jakby stare meble, stara szafa. Jest w sprzedaży. Te worki strojowe, czyli te gruczoły, tak? Tak. A to już jest takiego porządnego bobra. Czyli to są te worki strojowe? Tak. W tym spirytusie. Dobra. Znaczy to nie może być taki spirytus 90. Ale mówiliśmy lekki spirytus. Lekki spirytus, tak. Czyli teraz jest tłuszcz z bobra. To jest tłuszcz z bobra, tak. Tak to wygląda. Sadło bobrowe. Mhm. Jeszcze z koszyczka wyciągniemy. Teraz jest... To jest borsuka. O. No trochę jaśniejszy, albo się tak wydaje. Borsuk jest bielszy. No właśnie, bielszy. Tak się też wydaje, że to jest trochę jaśniejsze. Mówiliśmy jeszcze o konserwie. Tak. No i mięso można, z mięsa można zrobić właśnie taką konserwę. Taką mielonkę. No ale tu jest dodatek jakiegoś innego mięsa jeszcze? Jest troszeczkę, bo bóbr jest no po prostu suchy. Nie? Chude mięso jest, nie? Chudziutkie, bardzo chudziutkie. No i tam jest po prostu, no nie tak jak się robi pasztety z zająca, jeden zając, dwa konie. Mm-hmm. Tylko jest po prostu jeden bóbr i to na przykład no, z pół kilograma jakiegoś mięsa takiego, no wieprzowiny. No, no musi być coś tłuszczego, wiadomo, tak do pasztetu, nie? Tak, żeby był po prostu smak, no może nie smak, ale ta konsystencja tej konserwy była taka fajna. Nie? No czyli robimy wszystko, jest skóra, jest strój bobrowy, jest nalewka, jest się czym posmarować, co zjeść i co wypić. Co wypić. Pokazaliśmy to, co można zrobić z bobra. A jeszcze takie mnie interesuje sama sprawa mięsa. Czyli też za każdym dziczyzną, że warto przemrozić trochę, nie? Żeby trochę... No to... Do zamrażarki pierw ostudzić, potem do można zapakować sobie i tam te próżniowym pakowaniem, czy no... To każdy zależy to jak... To jak chce. No. A jeszcze z mielonka z bobra? No to można robić kiełbasy, mielonki. Ja robię po prostu no jedno i drugie, nie? No i trochę kiełbasy się zrobi, trochę takiej mielonki do słoika. No i gularze, no gulasz, bo tam no, z pieczeń można zrobić tylnik wiosek. Tylnik wiosek. Czyli mówiąc obrazowo, łódka tylne. Łódka, tak. Łódka tylne, co pokazałem, to sobie można pieczyć. Bo schabu takiego nie ma, bo on ma taką specyficzną budowę tego kręgosłupa, że
No, no są te mięśnia, tego schabu, ten jest ten schab, ale to jest taki po prostu tylko takie kawałeczki, takie cienkie. Paseczek, paseczek. Zresztą słuchaj, jak myśmy pokazywali tuszę, to było widać, jak szeroka jest klatka piersiowa. Tak, no to... Bo to jest wszystko rozbudowane. Myśmy tego nie pokazywali, bo to nie trzeba tego pokazywać, bo to są takie, no, jednych drażni, drugich nie drażni, nieważne, ale sam przewód pokarmowy, jaki jest duży, żołądek jest mały, mały, ale przewód... Wielkości stroju bobrowego. Tak. I stąd ta szeroka klatka, żeby to wszystko pomieścić, te właśnie jelita, nie? Cały ten odcinek. No bo czym tym się żywi, nie? Bo takimi włóknistymi raczej pokarm jest włóknisty. Tylko roślinnym, roślinnością się żywi, czy to wodną, czy gałązkami, dokładnie miazgały, kokorę zjada, tam cieńsze te gałązki, to i drewno to takie też zje. Natomiast widać, że te gałązki są opielone, tak wyglądają biało, czyli opielone skory, wyczyszczone. Znaczy, słuchajcie, to wygląda na początku, jak Tomek to przyniósł, to miód, ja tak proszę, bo to taki kolor jest. No, ale jako ciekawostka, to będziemy się odwiedzić. Ale słuchaj, to za parę lat to będzie takie, wiesz, starka. Dopiero, wiesz, właściwości wzrosną tego. Zobaczymy. Ale to jest na tej zasadzie tak, że procenty spadną, a właściwości wzrosną. Łyżeczka do herbaty. No staraliśmy się, udało się to z bobrem, to cośmy zamierzali, chcieli pokazać. Przy udziale oczywiście generalnie Tomka udało się to pokazać. Teraz jeszcze depczemy, tak mówimy, polujemy na jelenia, na dzika, chociaż tu dzik to jest rzadkością wielką. Rzadkością. No. I na tego słynnego, już mitycznego jarząbka. Jarząbka, no nie, no to jest jakieś takie... Przepraszam, bo to bitniemy. No nie udaje się nam, choć no... Choć... Miałeś przywieźć wypanego. Miałem przywieźć, no widzisz. No. Ale to jeszcze... Dobrze. Odsyłamy do internetu, żeby jarząbka zobaczyć. No i to naprawdę, no ile myśmy kilometrów zdeptali poprzednim razem i teraz, żeby cokolwiek... Ja już mówiłem nawet do kamery taki komentarz, nawet nie chodzi o strzelenie, bo chodzi o jeździć sztucerem, nie? Tak, nawet, tak, tylko tak, żeby go pokazać, nie? Jak wygląda w naturze ten taki jego charakterystyczny lot, nie? Czy te podlatywanie furko. Takie, furkot. Furkot, taki no. Furknięcie. No ale no, lasy furko, przepiękne, tereny jarząbkowe, no. A jarząbku nie ma. Tak to jest. No. Ja dziękuję serdecznie Tomkowi za to, co do tej pory żeśmy robili, bo się stara się z wszelkich możliwych, na wszelkie możliwe sposoby, szczególnie jeżeli chodzi o jarząbka. Ale nie odpuszczamy. Chorować, nie odpuszczamy. Nie odpuszczamy. Także jesteśmy w kontakcie telefonicznym, to tak jak pogotowie, w razie czego jak jest, to jadę. Chociaż jak przyjadę, to przeważnie, że go już nie ma. Także będziemy jeszcze dzisiaj próbować. Zawsze jest szansa do końca, nie? Może się coś uda. Także na razie dzięki serdecznie. Musimy wykorzystać też i czas, nie wiem, co będziemy robić. Pójdziemy na jarząbka. Idziemy na jarząbka, a tym razem też ze sztucerem, bo jarząbek jarząbkiem, bo nie chodzi o to, żeby go polować, tylko żeby go sfilmować. Niech sobie żyje, także... A mięso dobre? Podobnież bardzo dobre. Podobnież. To dasz bór. Dasz bór. I do zobaczenia.